Co byście zrobili, gdybyście dostali nagrodę w wysokości $1 000 000? Podziękowali za wyróżnienie, zabrali kasę i kupili jacht? To pewnie dobry plan dla większości ludzi, ale nie dla Grigoria Perelmana, matematycznego geniusza, który poczuł się urażony taką nagrodą i odmówił jej przyjęcia. Grigori Perelman urodził się 13 czerwca 1955 roku w Sankt Petersburgu, który w czasach Związku Radzieckiego nazywany był Leningradem. Jego ojciec był inżynierem elektryki, a matka matematykiem. Porzuciła ona studia doktoranckie, żeby opiekować się Grigorijem i jego młodszą siostrą. Musiała im czytać podręczniki do matematyki zamiast klasycznych bajek, ponieważ jej syn już w dzieciństwie wykształcił w sobie talent do tej dziedziny. Rozpoczął naukę w szkole średniej specjalizującej się w matematyce i fizyce. W 1982 roku, będąc jednym z najlepszych uczniów w kraju, Perelman pojechał do Budapesztu jako członek radzieckiej drużyny narodowej, by wziąć udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. Tam wygrał złoty medal za zdobycie maksymalnej możliwej liczby punktów. W tym samym roku, kiedy miał 16 lat, zaczął studia na Wydziale Matematyczno-Mechanicznym Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego. To dużo wcześniej niż w przypadku większości studentów. W 1990 roku zdobył tytuł doktora i zaczął pracować na leningradzkim oddziale Instytutu Matematycznego Stiekłowa, należącym do Akademii Nauk ZSRR. Po napisaniu kilku artykułów, które odniosły sukces nie tylko w Związku Radzieckim, ale w całym naukowym świecie, Perelman został zaproszony do Stanów Zjednoczonych na semestr w Instytucie Curanta na Uniwersytecie Nowojorskim. Tam po raz pierwszy spotkał słynnego matematyka Richarda Hamiltona. Co ciekawe, kiedy zapytano Perelmana, dlaczego odrzucił $1 000 000 nagrody, wspomniał właśnie Hamiltona. Ale więcej na ten temat później. W tym czasie ludzie zauważyli, jaki był ekscentryczny. Nie miał problemów finansowych, ponieważ sporo zarobił, będąc na stypendium. Mimo to, jedyne co jadł, to tradycyjny rosyjski brązowy chleb i ser. Grigori nigdy nie obcinał paznokci i kiedy go o to zapytano, wzruszył ramionami i odpowiedział: "To naturalne, dlaczego więc miałbym je ścinać?" W 1993 roku zaoferowano mu kolejną świetną pracę. Został stypendystą Miller Research, dwuletniego programu na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Uczęszczał na wykłady profesora Hamiltona i udało mu się go lepiej poznać. Perelman powiedział, że ma pewne pomysły, które mogłyby mu pomóc rozwiązać hipotezę Poincarego, ale w tamtym momencie profesor nie zwracał na to większej uwagi. A tak na marginesie, rozwiązanie tego problemu oficjalnie uczyniło z Perelmana matematycznego geniusza. W czasie pobytu w Kalifornii Perelman został poproszony o złożenie podania o przyjęcie na różne naukowe stanowiska na świecie. Poczuł się urażony taką sugestią, mówiąc, że ludzie dowiedzieli się o nim wystarczająco dużo z jego pracy i że jeśli ktoś potrzebuje jego CV, to najwyraźniej nie przeczytał żadnych z jego opracowań. Grigori prawdopodobnie miał rację, skoro po zakończeniu stypendium w Berkeley otrzymywał więcej ofert pracy niż potrzebował. Stanford, Princeton, Uniwersytet Tel Awiwski i wiele innych miejsc chciało mieć go w swojej kadrze naukowej. Zgadnijcie, które wybrał Perelman. Dokładnie, żadne z powyższych. Wyjaśnił, że najwięcej dokonał w Rosji, więc powrócił do ojczyzny w 1995 roku. W swoim rodzinnym mieście przyjął dawną posadę w Instytucie Stiekłowa, gdzie za stanowisko naukowe zarabiał mniej niż $100 miesięcznie. Ale jak już pewnie zgadliście, pieniądze nigdy nie były dla niego ważne. Perelman cieszył się, że mógł poświęcić czas i wysiłki na wykonywanie ulubionej pracy, bez żadnych zakłóceń. W tym czasie skupił się na rozwiązaniu hipotezy Poincarego, która polega na badaniu głębokiej struktury trójwymiarowych kształtów. To bardzo ważne nie tylko dla matematyki, ale także dla fizyki teoretycznej i kosmologii. Żebyście zrozumieli, jak skomplikowana jest ta teoria, musicie wiedzieć, że to jedyne zagadnienie z 7 problemów milenijnych, które do tej pory rozwiązano. Każdy, kto zdoła rozwiązać jakikolwiek z tych matematycznych problemów, dostanie nagrodę w wysokości $1 000 000. Lista została sporządzona przez Instytut Matematyczny Kleja 24 maja 2000 roku. Świetna sprawa, ale naprawdę musicie być geniuszem, żeby rozwikłać te zagadnienia. W przeciwnym razie nie nazywałyby się matematycznymi problemami milenijnymi. Naukowcy i matematycy spędzili lata, próbując je złamać.
Wiem, co czują. Zmarnowałem najlepsze lata szkolne, próbując zaliczyć matematykę. Perelman opublikował swoje rozwiązanie w dwóch artykułach w internecie w latach 2002-2003. Zweryfikowanie poprawności jego twierdzenia zajęło kolejne 3 lata. Ale nawet w czasie etapu sprawdzania, po opublikowaniu tylko połowy pracy, ponownie został zaproszony do Stanów Zjednoczonych, żeby porozmawiać o swoim przełomowym odkryciu. Dał wykłady na 6 wiodących amerykańskich uniwersytetach, wliczając w to Harvard, Princeton i Stanford, na których pojawiły się setki osób. Nie zrobił tego, by zwrócić na siebie uwagę czy dla sławy, ale w imię nauki. Perelman tak bardzo chciał znaleźć rozwiązanie hipotezy, że wiele zaryzykował, pytając innych naukowców o opinię, zanim oficjalnie uznano jego wkład w sprawę. Czy ktoś inny mógł ukraść jego pomysł? Tak, i to się prawie wydarzyło, kiedy Shintung Yao, z którym Perelman się konsultował, twierdził, że było to jego odkrycie. Jednak Grigori wytłumaczył dziennikarzom New Yorkera, że jeśli popełnił błąd, a ktoś by go znalazł i poprawił, tym samym pomagając rozwiązać tę matematyczną tajemnicę, i tak byłby niezmiernie usatysfakcjonowany, ponieważ obchodził go jedynie ostateczny wynik. Nie chciał stać się jedyną osobą, która odpowiedziała na pytanie Poincarego. Wiedział, że zmierza w dobrym kierunku i po powrocie do Rosji w 2003 roku opublikował w internecie drugą część artykułu. W 2006 roku świat naukowy oficjalnie uznał, że problem został rozwiązany. Czasopismo Science nazwało to naukowym przełomem roku, a Perelman został ogłoszony zwycięzcą medalu Fieldsa, znanego jako matematyczny Oscar i Nobel w jednym. Przyznaje się go raz na 4 lata matematykowi powyżej 40 roku życia i jest to wielki zaszczyt. Zgadnijcie, co zrobił Perelman. Odmówił przyjęcia medalu. Profesor John Ball, który był wówczas przewodniczącym Międzynarodowej Unii Matematycznej, sam pojechał do Sankt Petersburga, żeby przekonać Perelmana, aby ten wybrał się do Madrytu i przyjął nagrodę. Nadal nie chciał tego zrobić, ale nie wyjaśnił dlaczego. Później Perelman wspomniał, że medal był dla niego nieistotny. Liczyło się jedynie to, że jego twierdzenie było prawidłowe. Nie chciał być traktowany jak zwierzę na wybiegu w zoo. Prawdopodobnie ten sam strach sprawił, że w 2006 roku Perelman porzucił pracę w Instytucie Stiekłowa i ukrył się przed całym światem. Ponoć nadal żyje gdzieś ze swoją matką i siostrą w małym mieszkaniu w Sankt Petersburgu, a jego skromny pokój jest pełen karaluchów. Na zewnątrz zawsze widziany jest w tym samym brudnym płaszczu i spodniach, ma bardzo długie paznokcie i brodę. A to, że gapi się w ziemię, zamiast podziwiać przepiękną architekturę miasta lub patrzeć na innych ludzi dookoła, sprawia, że jest jeszcze bardziej odosobniony. Czasami można go spotkać, jak przysłuchuje się operze w tylnych rzędach Teatru Maryjskiego, ale takie kulturalne wyjścia są rzadkością. W 2010 roku Instytut Matematyczny Kleja w Cambridge w stanie Massachusetts uhonorował Perelmana, oficjalnie uznając go za osobę, która rozwiązała matematyczny problem. Tak, to ten zaszczyt, za który dostaje się $1 000 000. Perelman znów odmówił przyjęcia nagrody. Pamiętacie, jak obiecałem, że wyjaśnię, co miał z tym wspólnego Richard Hamilton? Cóż, Perelman stwierdził, że jego wkład w rozwiązanie nie był wcale większy niż jego profesora. Zatem byłoby nieuczciwe, gdyby sam przyjął nagrodę. Dziennikarze rozbili wręcz obóz przed jego domem, mając nadzieję, że usłyszą jakiś komentarz, ale on odmówił spotkania. Przez telefon powiedział jedynie, że był zajęty zbieraniem grzybów i że mu przeszkadzano. W pewnym momencie Perelman postanowił zerwać ostatecznie z matematyką. Powiedział, że choć istnieją matematycy, którzy są uczciwi, to są oni konformistami, gotowymi tolerować tych nieuczciwych. Tym samym osoby o silniejszych zasadach etycznych pozostają w izolacji. Przez kilka lat Perelman żył z emerytury matki, ale w 2018 roku w końcu zaczął przyjmować oferty, żeby od czasu do czasu w Europie dać wykład z matematyki. Czy uważacie, że Perelman postąpił słusznie? A może uważacie, że była to głupota? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Ale chwilka, jeszcze nie pędźcie obcinać paznokci. Na naszym kanale znajdziecie mnóstwo ciekawych filmików. Wystarczy, że klikniecie jeden z proponowanych. Życzę miłego oglądania. Pozostańcie po jasnej stronie życia.